What does the fox say? Dzień dobry ludziska, z tej strony Saliva, witam bardzo serdecznie w pierwszym odcinku mojej nowej serii na kanale. Zagramy w Mass Effect edycję legendarną. Jest to odświeżona, zremasterowana wersja, bardzo popularna, jedna z najlepszych, jeżeli nie najlepszą trylogię kosmiczną wszechczasów. Nie będę ukrywał, że jestem wielkim fanem Mass Effecta i pierwszy raz zdecydowałem się kupić ją bardzo mocno w chwili premiery. No może nie od razu po premierze, ale kilka dni później, kiedy troszeczkę ceny zaczęły się obniżać, zdecydowałem się zagrać w ten tytuł też ze względu na dużą ilość dodatków, które ja nie grałem, więc mimo tego, że przychodziłem Mass Effecta już kilka razy, to jednak z DLC-ków ja kompletnie nie znam, a chętnie by takimi zagrał, by poczuć pełny potencjał tej gry, który nawet z bez jakichkolwiek DLC-ków mi się bardzo podobał. I jednocześnie chciałbym się z wami podzielić swoim doświadczeniem w tej grze, no i może dla was, dla osób, które nie miały styczności może wcześniej z Mass Effectem, zobaczyłby jak taka wygląda i wspólnie ze mną przeżyły tę kosmiczną przygodę. Mass Effect jest dla mnie najlepszą pod względem historii, trylogią, znacznie bardziej rozbudowaną niż Crazies. I tak naprawdę to serię dwie bardzo mocno lubię, no i fajnie by było ją nagrać. Nie będę ukrywał, że już to jest moja druga próba przy nagrywaniu Mass Effecta, ponieważ pierwsza skończyła się fiaskiem, że nie wyłapało mi nagrywania Mass Effecta jedynki, co już tutaj macie nawet kim ja gram, jak nazywa się moja postać i gdzie jestem. Więc przeszedłem cały początek, ale abyście wy mogli obejrzeć jak to wygląda na początku, zrobimy od nowa postać, ale tą postać zostawiam w taki sposób, że dokończymy ją inną postacią do tego momentu i to wtedy przejmę kontrolę. Zagramy sobie klasycznym Shepardem, bo ja zrobiłem swojego. Swoją podobiznę, no bardziej karykaturę siebie, ale spoko, niech będzie. No i widzimy się po krótkiej przerwie, bo oczywiście są to wszystkie części, ale zacznijmy od początku, żeby przeżyć całą trylogię. Seria będzie wyglądała tak, że będę przychodził grę niemal w pełni, będę mało się czasem odzywał, żeby było oczywiście pełne opcje dialogowe. I niestety jest duży minus, że gra posiada dubbing. Znaczy dla niektórych to jest plus, ale dla mnie osobiście wolę mieć napisy polskie, a oryginalny język angielski, czy oryginalny język, który jest zastosowany w danej grze, bo wtedy jest naprawdę, uwierzcie mi, super klimat. Zobaczymy, czy dubbing wyszedł lepiej, bo dwójkę bardzo mocno ludzi się zraziło, to samo do dubbingu do Crazisa. Ale no cóż, fajnie mieć dubbing, tylko czy będzie to zachowywało taki klimat, jaki my oczekujemy, przekonamy się, bo jedynka i trójka miały właśnie oryginalny język angielski, tylko dwójkę miałem dubbingowaną. No dobra, nie przedłużając, widzimy się po przerwie, bo przełączmy na inne okno i może wywalić OBS-a, więc ja wolę mieć pewność, że wszystko dobrze działa. Okej, i chyba znaleźliśmy się w Mass Effect 1 po kilkuminutowym wczytywaniu. Powinienem wznowić swoją karierę, mogę zobaczyć, czy mogę wczytać na spokojnie. Jest zapis, Cytadela, więc ją zostawimy. Nawet moja dziewczyna postanowiła spróbować zagę, bo nie przychodziła Mass Effecta. Więc mam nadzieję, że też ją, że tak powiem, zachęcę do poznania historii Mass Effecta. I że również się jej ta fabuła spodoba, bo ona jest bardziej za fantasy, ale też muszę fajnie próbuję jej pokazać też science fiction. Dobra, zacznijmy nową karierę. Pokażę, jak to wygląda. Witamy w militarnej bazie danych Przymierza. Poproszono o poufne dane. Ustanawiam bezpieczne połączenie. Potwierdzam bezpieczne połączenie. Tak naprawdę jest to bez znaczenia, co my wybierzemy. Mogę tylko oczywiście wybrać gotowo, ponieważ zobaczę, jak wygląda normalny pan komandor. Ja zrobię swoją wersję. Chyba to nie będziemy grać mężczyzną. Chociaż się przechodziłem i z pewno kobietą, jak i mężczyzną, więc ja mam takie oczywiście
własne prywatne doświadczenie. Zaloguj się, by wejść do swojego profilu. To bez znaczenia zostawiamy. Ukończono odtwarzanie profilu. Jeżeli chodzi o pochodzenie, ja zmieniłem, ja osobiście jestem kolonia chyba. Zaloguj się, by wejść do swojego profilu. Choć nowy profil. Zaloguj się, by wejść do swojego profilu. Bo możemy zmienić historię naszej. Ostrzeżenie. Wykryto błąd danych. Proszę, odtwórz profil. Tak. Potwierdź historię przed służbą. Ta aktorka, co teraz mówi, to na podkład go z jednej z postaci, która pojawi się przy następnej części, chyba w dwójce. No i macie tu obie dyspozycje. Ja wybrałem przestrzeń swojej postaci, a są jeszcze dwie inne. Poczytajcie sobie, zatrzymajcie film. Potwierdź profil psychologiczny. Ja wybrałem przetrwanie. Tak naprawdę to ma bardzo mocny wpływ, jeżeli chodzi o naszą postać, pod pierwsze dialogi, o czym o nas mówią, jak nas traktują, więc to jest wasz wybór. Ja wybrałem przetrwanie, więc też wybierzemy. Potwierdź specjalizację wojskową. Ale jest też klasa postaci. Tutaj to już tak naprawdę znaczyłem, bo to początek gry i mamy mało opcji. I tym bardziej, że potem, jak dojdziemy do tego momentu, w którym dotarłem moją postacią, która była być pierwotnie nagrywana, to niestety nie nagrało się to, bo był czarny ekran. W ogóle ja teraz właśnie próbuję teraz to wyłączyć, moje nagrywanie, obejrzeć, czy wszystko jest w porządku, czy dobrze słychać grę i mnie, żeby nie powtórzyła się ta sytuacja. Więc widzimy się ponownie po przerwie. W porządku, uzupełniłem nasze dane i rozpoczynamy rozgrywkę. Przypominam, że dopóki nie dojdziemy do momentu, w którym ja ukończyłem swoją karykaturą dany moment gry, to na razie gramy tym Shepardem, a potem przejdziemy do mojej postaci. Będę starał się przychodzić tak, jak to przechodziłem i gram sam, kiedy się okazało, że nagranie jest kompletnie czarne. Teraz bardzo dużo musiałem popracować i mam nadzieję, że teraz wszystko jest dobrze, więc zacznijmy naszą przygodę. Potwierdzam identyfikację. Zagramy jako na trybie żołnierz, żeby trochę szybciej nam szło, bo przeciwnicy nie są nawet na wysokim poziomie trudności, bo gram na weteranie. Da się spokojnie zabić. A chcemy trochę, żeby szybko doszło do tego momentu, gra swoją postać. A Shepard to podróżnik. Spędził całe życie na statkach kosmicznych. Jest urodzonym żołnierzem. Ma to we krwi. Rodzice byli oficerami marynarki. Widział, jak cała jego jednostka ginie na Akuze. To mogło pozostawić ślady w jego psychice. Ślady na psychice? Każdy żołnierz ma blizny. A on zdołał przetrwać i jakoś się pozbierał. No właśnie, i tu pytanie, czy chcemy, by taka osoba strzegła bezpieczeństwa galaktyki? Moim zdaniem jest najlepszą osobą do obrony galaktyki. Zorganizuję spotkanie. Procedurę skoku. Komandorze.
Silniki sprawne, systemy nawigacji sprawne. Pozostałe systemy sprawne. Włączono tryb cichego lotu. Dryf tuż poniżej 1500K. 1500 to dobry wynik. Kapitan będzie zadowolony. Nienawidzę tego kolesia. Nilus się pochwalił. Więc go nienawidzisz. Umiesz trafić do wielkiego ucha podczas wizyty w kiblu, tak? I pewnie jesteś z tego dumny. A ja właśnie przeskoczyłem przez pół galaktyki i trafiłem w cel wielkości szpilki. To dopiero osiągnięcie. Poza tym obecność widma to kłopot. Nie podoba mi się, że tu jest i możesz nazwać mnie paranoikiem. Jesteś paranoikiem. Rada współfinansowała ten projekt. Mają prawo doglądać własną inwestycję. To wersja oficjalna. Tylko idioci w takie wierzą. Nie wysyła się widm na loty próbne. Właśnie, coś tu śmierdzi. Kapitan ściemnia, że hej. Joker, proszę o raport. Opuściliśmy przekaźnik masy, kapitanie. Systemy maskujące włączone. Wszystko wygląda w porządku. W porządku. Znajdźcie konwoje i podłączcie nas do sieci. Chcę, żeby raporty z misji trafiły do dowództwa przymierza, zanim dotrzemy do Eden Prime. To jest, kapitanie. Lepiej się przygotujcie, sir. Nilus już do was idzie. Już tu jest, poruczniku. Przyślijcie komandora Sheparda na odprawę do pomieszczenia komunikacyjnego. Słyszeliście, komandorze? Już idę. Zauważyłeś, że kapitan zawsze jest taki trochę wkurwiony? Tylko kiedy rozmawia z tobą, Joker. No, coś w tym jest. No i zaczynamy naszą rozgrywkę. Tak wygląda Mass Effect. A tutaj twoje postaci... Komandorze, kapitan czeka w pomieszczeniu komunikacyjnym. Głupio, żeby kapitan czekał, komandorze. Dziwnie się słucha polskiego dubbingu, no ale... Wiedzi, że właśnie widziałem. Jeden szedł takim krokiem, jakby wykonywał ważne zadanie. To widmo. Zawsze podczas misji. I my też wpakujemy się w jakąś widmową misję. Uspokój się, Presley. Jeszcze dostaniesz rozwolnienia. Gratuluję, komandorze. Chyba gładko nam poszło. Wybieracie się do kapitana? Chyba nie ufacie turiańskiemu widmu. Wybaczcie, komandorze. To była tylko taka luźna rozmowa z Adamsem w maszynowni. Nie chciałem wywołać kłopotów. Musicie jednak przyznać, że coś dziwnego jest w tej misji. Cała załoga to czuje. Myślicie, że dowództwo przymierza ukrywa coś przed nami? Jeżeli mamy tylko wypróbować systemy maskujące, to dlaczego dowodzi sam kapitan Anderson? No i o co chodzi z tym Nilusem? Widma to elitarne jednostki. Najlepsi z najlepszych. Po co wysyłać kogoś takiego, w dodatku Turianina, na rutynowy lot próbny? Nie ufacie Nilusowi. Tak jak wszystkim Turianom. To rodzinne. Mój dziadek walczył w wojnie pierwszego kontaktu. W ataku Turian stracił wielu przyjaciół. To było 30 lat temu. Nie możecie winić za to Nilusa. Teoretycznie nie, ale denerwuje mnie to. Nie dość, że mamy na pokładzie widmo, to jeszcze w dodatku turiańskie. Jesteśmy statkiem wojskowym przymierza. Tylko że Nilus nie odpowiada przed kapitanem jak inni. Widma są poza kontrolą kogokolwiek z dowództwa. I raczej nie marnują czasu na asystowanie w lotach próbnych. Jeśli jest z nami ktoś taki, to wkrótce zrobi się gorąco. A to mi się nie podoba. Macie jakiś problem z kapitanem? Nie, sir, ale nie mam zielonego pojęcia, co on tutaj robi. Kapitan Anderson jest jednym z najbardziej zasłużonych oficerów oddziałów specjalnych. Gdyby przetopił wszystkie swoje medale, mógłby postawić sobie pomnik naturalnej wielkości. Takiego żołnierza nie wysyła się na rutynową misję. A on zbyt poważnie traktuje ten lot próbny. Ja tu widzę niezłą aferę. Co wiecie o systemach maskujących? No, ukrywają nasze położenie przed skanerami i sensorami. Prawdziwe techniczne cudeńka. Normandia jest jedynym statkiem z prototypowym napędem i wymaga lotów testowych. Ale po co zabraliśmy pełną załogę? Podstawowa wyszłaby taniej i byłaby mniejsza szansa na wyciek informacji. No i jeszcze leci z nami Nilus. Jak dwa dodać dwa, lot próbny to tylko przykrywka. Na co? Naprawdę chciałbym to wiedzieć, komandorze. Cała ta impreza to tylko pretekst. Wolałbym wiedzieć, co nas czeka. Może uda mi się wyciągnąć z niego jakieś informacje. Powodzenia, komandorze. Dorastałem na Eden Prime, pani doktor. To nie jest miejsce, które odwiedzają widma. Nilus coś przed nami ukrywa. To wariactwo. Tutaj rządzi kapitan. Nie przyjąłby rozkazów jakiegoś widma.
To nie jego wybór, pani doktor. Widma nie odpowiadają przed nikim. Mogą robić, co chcą. Zabić każdego, kto wejdzie im w drogę. Oglądasz za dużo szpiegowskich widów, Jenkins. Czy na pewno? Ale to już inna kwestia. Jak dużo rzeczy ja wiem i pewnie wy będziecie odkrywać, więc jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, to proszę śmiało w komentarzach. Jak myślicie, komandorze? Za długo nie posiedzimy na Eden Prime, nie? Nie mogę się doczekać prawdziwej akcji. Chyba żartujecie, kapralu. Wasza prawdziwa akcja kończy się zazwyczaj łataniem członków załogi w ambulatorium. Spokojnie, kapralu. Dobry żołnierz zachowuje zimną krew nawet pod ostrzałem. Proszę mi wybaczyć, komandorze, ale to całe czekanie mnie dobija. Nigdy nie byłem na takiej misji i nie wykonywałem zadania z widmem. Traktuj to jak zwyczajne zadanie, a wszystko pójdzie dobrze. Łatwo wam mówić, komandorze. Pokazaliście na Akuzę, ile jesteście warci. Wszyscy wiedzą, co potraficie. To moja szansa. Muszę pokazać tym na górze, na co mnie stać. Jesteś jeszcze młody, kapralu. Masz przed sobą długą karierę. Nie rób nic głupiego, a będzie dobrze. Proszę się nie martwić, sir. Nie zamierzam nawalić. Jesteś z Eden Prime, prawda, Jenkins? Jak tam jest? Bardzo spokojnie, komandorze. Miasta są tak zaprojektowane, by nie emitować zbyt wielu dźwięków i nie skazić środowiska. Moi rodzice mieszkali na peryferiach kolonii. W nocy często wspinałem się na największe wzgórze i patrzyłem na pola. Ale najlepiej widoczne było jasno oświetlone główne osiedle. To było wspaniałe. Jednak kiedy dorosłem, zdałem sobie sprawę, że jak dla mnie jest tam zbyt cicho i spokojnie. Dlatego wstąpiłem do Armii Przymierza. Nawet raj może się znudzić. Wiesz może, dlaczego lecimy na Eden Prime? Raczej nie, komandorze. Eden Prime to jedna z najbezpieczniejszych kolonii. Dobre miejsce do próbnych lotów Normandii. Nie spotkamy tam nic groźnego. Ale musi chodzić o coś więcej. W końcu mamy na pokładzie widmo. Dlatego jestem taki podekscytowany. Nie mogę się doczekać początku misji. Co możesz mi powiedzieć o Nilusie? Są generalnie szanowani przez inne gatunki. Ich flota wysyła więcej patroli do ochrony przestrzeni Cytadeli niż inni. Nie zawsze się jednak dogadujemy. Niektórzy ludzie uważają ich za sztywniaków, inni ciągle obwiniają ich o wojnę pierwszego kontaktu. Co do Nilusa, zamieniłam z nim może ze dwa słowa. Rozmawia tylko z kapitanem. Mam nadzieję, że zobaczymy go w akcji. Słyszałem, że kiedyś wykończył sam całą jednostkę. Co wiesz o widmach? To co wszyscy, to agenci. Pracują bezpośrednio dla Rady Cytadeli, zazwyczaj sami lub w niewielkich grupach. Widma nie mają jednak żadnej oficjalnej władzy. Są tajną organizacją odpowiadającą za zachowanie status quo w galaktyce. I to za wszelką cenę, nie zapominajcie o tym. Widma stoją ponad prawem. Jak kontrolować agentów, którzy mają nieograniczoną władzę? Przypuszczam, że Rada mogłaby odebrać status widma agentowi, który wymknął się spod kontroli. W tym momencie służby ochrony Cytadeli przejmują kontrolę. Trepy z SOC nie miałyby szans. Jedno widmo to siła bojowa równa 20 zwykłym żołnierzom. Widma same pilnują swoich szeregów. Gdy agent się buntuje, wysyłają kolejnego agenta, żeby go zdjął. To się nazywa skuteczny wymiar sprawiedliwości. Kapral myli romantyczną wizję z rzeczywistością, komandorze. Dlaczego nie ma tam nikogo z naszych? Widma są przedstawicielami ras należących do Rady. Od lat próbujemy doprowadzić do przyjęcia człowieka w ich szeregi. Do tej pory bezskutecznie. Hej, komandorze! Nadawalibyście się na widmo! Zawsze wysyłają ich do niemożliwych misji. Dają sobie radę tam, gdzie nikt inny nie miałby cienia szansy. Tak jak wy na Akuzę. Próbuję nie myśleć o Akuzę. Wybaczcie, komandorze, ja... Nie chciałem was urazić. Szanuję to, co tam zrobiliście. Zresztą nie ja jeden. Nie rozgrzebujmy przeszłości, komandorze. Czy potrzebujecie czegoś jeszcze? Kapitan mnie oczekuje. Do widzenia, komandorze. Dobra, idziemy pogadać. A to nie widzę kapitana. Komandorze Shepard, miałem nadzieję, że przyjdziesz wcześniej. Możemy porozmawiać. Kapitan powiedział, że spotka się ze mną tutaj. Zaraz tu przyjdzie. Interesuje mnie Eden Prime. Słyszałem, że jest tam pięknie. Powiedziałbym, że to raj. Tak, raj. Cichy, spokojny, bezpieczny. Raj. Eden Prime stał się symbolem dla twojego ludu, prawda? Dowód na to, że ludzie potrafią strzec swoich kolonii, a nie tylko je zdobywać.
A przy okazji uważasz, że jest tam bezpiecznie? Jeśli masz coś do powiedzenia na ten temat, nie krępuj się. Twój lud nadal jest jeszcze naiwny, Shepard. Galaktyka bywa bardzo niebezpiecznym miejscem. Czy przymierze zdaje sobie z tego sprawę? Chyba czas powiedzieć komandorowi, co my tu właściwie robimy. To nie jest zwyczajny lot próbny. Domyśliłem się, że czegoś nam nie mówicie. Mamy zabrać z Eden Prime pewien ładunek. Misja jest ściśle tajna. Dlatego potrzebowaliśmy sprawnych systemów maskowania. Z pewnością istnieje powód, dla którego mi o tym nie powiedzieliście, sir. To rozkaz z samej góry, komandorze. Informacja przekazywana wybranym i tylko w razie potrzeby. Zespół prowadzący wykopaliska na Eden Prime odkrył jakiegoś rodzaju nadajnik. Proteański. Myślałem, że proteani zniknęli 50 tysięcy lat temu. Ich dorobek przetrwał. Przekaźniki masy, cytadela, napęd naszego statku. To wszystko proteańska technologia. To może być grubsza sprawa, Shepard. Ostatnio, gdy ludzkość dokonała podobnego odkrycia, nasza technologia skoczyła do przodu o co najmniej 2 stulecia. Na Eden Prime nie posiadają nawet odpowiedniego sprzętu, żeby zbadać coś takiego. Dlatego musimy przetransportować nadajnik do Cytadeli. To nie tylko wewnętrzna sprawa ludzi, komandorze. To odkrycie może wpłynąć na wszystkie gatunki w Radzie. Nowa osoba na pokładzie nie zaszkodzi. Nie jestem tu tylko z powodu nadajnika, Shepard. Nilus chce was ujrzeć w akcji, komandorze. Ma was ocenić. Już wiem, dlaczego wpadam na niego za każdym razem, gdy się odwracam. Przymierze od dawna czyniło starania, by odgrywać większą rolę w polityce międzygwiezdnej. Chcemy mieć coś do powiedzenia w Radzie Cytadeli. Widma reprezentują władzę i autorytet Rady. Gdyby człowiek wstąpił w ich szeregi, byłby to dowód uznania dla zasług przymierza. Niewielu przeżyłoby na Akuzę. Masz zadziwiającą wolę przetrwania. Bardzo użyteczny talent. Dlatego właśnie twoją kandydaturę zgłosiłem Radzie. Dlaczego Turianin chce człowieka w szeregach widm? Nie wszyscy Turianie gardzą ludźmi. Niektórzy widzą potencjał waszego gatunku. Wiemy, co macie do zaoferowania galaktyce i widmom. Bardzo trudno wybrać kogoś, kto ma poszukiwane przez nas umiejętności. Nie dbam o to, kim jesteś, Shepard. Oby tylko twoje zadania były dobrze wypełnione. Zakładam, że wyjdzie to przymierzu na dobre. Owszem, Ziemia na tym skorzysta. Dlatego liczymy na was, Shepard. Komandorze, muszę sprawdzić wasze umiejętności. Eden Prime będzie pierwszą z kilku wspólnych misji. Będziesz dowodzić oddziałem naziemnym. Dotrzecie do nadajnika i jak najszybciej dostarczycie go na statek. Nilus będzie wam towarzyszyć jako obserwator. Co wiecie o proteanach? Tylko to, czego nauczyli nas w szkole. Była to zaawansowana technicznie rasa, która 50 tysięcy lat temu rządziła galaktyką, a później zniknęła. Nikt naprawdę nie wie jak ani dlaczego. Słyszałem mnóstwo teorii. Natomiast wszyscy zgadzają się, że bez nich galaktyczna cywilizacja nie wyglądałaby tak jak dziś. Cytadela jest sercem społeczności galaktycznej. Bez przekaźników masy podróże międzygwiezdne nie byłyby możliwe. Mamy wobec Protean dług wdzięczności. Zanim wylądujemy, chciałbym się czegoś dowiedzieć o Eden Prime. To spokojna kolonia rolnicza, ale ma dla nas wielkie znaczenie symboliczne. To jedna z najstarszych i najlepszych kolonii, jakie mamy. To tu okazało się, że jesteśmy w stanie tworzyć własne kolonie w galaktyce. Znaleźliśmy dla ludzi miejsce poza Ziemią. Eden Prime symbolizuje wzrost znaczenia ludzkości. Jest dowodem, że nasz gatunek jest gotowy do podboju kosmosu. A teraz będzie znana jako świat, gdzie ludzie dokonali odkrycia, które zmieniło oblicze galaktyki. Dlaczego ten nadajnik jest taki ważny? Bo wszystkie zaawansowane cywilizacje galaktyczne opierają się na technologii Protean. Gdyby ludzkość nie odkryła zakopanych na Marsie proteańskich ruin, ciągle tkwilibyśmy na Ziemi. A tam był tylko niewielki magazyn danych. Kto wie, co można znaleźć w takim nadajniku? A jeśli to dane na temat broni? Plany, schematy? Nie możemy pozwolić, żeby to wpadło w ręce kogoś innego. Na przykład kogo? Trawers Attykański nie jest najbezpieczniejszym sektorem w przestrzeni Cytadeli. Pełno tu piratów i grup przestępczych.
Mogą zaryzykować atak na statek Przymierza, jeśli stawką jest proteański nadajnik. A w dodatku Eden Prime leży przy samej granicy z systemami Terminusa. Trawers Atykański jest pod ochroną Cytadeli. Jeśli systemy Terminusa zaatakują, zostanie to uznane za akt agresji. Teoretycznie tak. Lecz niektóre z gatunków zamieszkujących Terminus zaryzykowałyby wybuch wojny. Ostatnią rzeczą, jakiej pragnie Rada, jest konflikt z systemami Terminusa. Dlatego chcemy uniknąć rozgłosu. Proszę wydać rozkaz, kapitanie. Powinniśmy zbliżać się do... Kapitanie, mamy problem. Co jest, Joker? Przekaz z Eden Prime, sir. Proszę spojrzeć. Wrzuć to na duży ekran. Na ziemię! Atakują nas! Mamy poważne straty! Powtarzam, mamy poważne straty! Wielu miejsc! Musimy się ewakuować! Przeciwnik pojawił się znikąd! Potrzebujemy... Po tym następuje zupełna cisza. Zero komunikacji. Nic. Przewiń do 38,5 i zatrzymaj. Raport sytuacyjny, Joker. 17 minut do lądowania. Brak innych okrętów w rejonie. Wprowadź nas szybko i po cichu. Misja właśnie się skomplikowała. Mała grupa uderzeniowa nie zwróci na siebie uwagi. To najlepszy sposób na zabezpieczenie nadajnika. Zabierzcie sprzęt. Spotkamy się w ładowni. Powiedzcie Alenko i Jenkinsowi, żeby się szykowali. Włączam systemy maskowania. Ktoś tu nieźle kopał, kapitanie. Komandorze, od waszej ekipy zależy powodzenie całej operacji. Ruszajcie w stronę wykopaliska. Co z ocalałymi, kapitanie? Pomoc ofiarom jest celem drugorzędnym. Przede wszystkim nadajnik. Podchodzimy do punktu zrzutu numer 1. Nilus, idzie pan z nami? Pracuję sam. Tak będzie szybciej. Nilus dokona zwiadu. Będzie przesyłać nam raporty o sytuacji. Poza tym cisza radiowa. Kryjemy go, kapitanie. Teraz misja należy do was, Shepard. Powodzenia. Podchodzimy do punktu zrzutu numer 2. Wokół statku bezpiecznie, komandorze. Nie wygląda to dobrze, komandorze. Wróg jest wszędzie. Proszę mi... O Boże, co tu się stało? O Boże, co tu się stało? Na
Znajdziesz wiele spalonych domów, Shepard. Mnóstwo trupów. Muszę to sprawdzić. Spotkamy się w rejonie wykopalisk. Sierżant Ashley Williams z 212. Wy tu dowodzicie? Jesteś ranna, Williams? Kilka zadrapań i oparzeń. Nic poważnego. Nie to co inni. Byliśmy na patrolu, kiedy nastąpił atak. Próbowaliśmy wysłać sygnał SOS, ale odcięli łączność. Od tego czasu walczę o życie. Wiecie, z czym mieliście do czynienia? Myślę, że to gety. Gety nie opuściły mgławicy od prawie 200 lat. Skąd więc się wzięły? Gety najwidoczniej przybyły po nadajnik. Wykopalisko jest niedaleko stąd, za tym wzniesieniem. Nadajnik wciąż może tam być. Przydałaby się wasza pomoc, Williams. Tak jest, sir. Czas na zemstę. Powiedzcie mi wszystko, co wiecie o tym nadajniku. Chcieli przedłużyć linię kolei i rozbudować kolonie. Rozpoczęto wykopy. Kilka tygodni temu odkryto tu jakieś proteańskie ruiny i nadajnik. Wzbudziło to zainteresowanie chyba każdego naukowca w kolonii. Wtedy właśnie przysłali nas tutaj. Mieliśmy zabezpieczyć teren. Nie wiem zbyt wiele, ale słyszałam, że to może być największe naukowe odkrycie stulecia. Co się stało z badaczami na wykopaliskach? Nie wiem. Rozbili obóz w pobliżu nadajnika. Był z nimi oddział 232. Może im się poszczęściło. Co wydarzyło się przed atakiem? Kilka dni temu zostaliśmy wysłani, aby zabezpieczyć ten teren. Wyglądało to na zwykły patrol do chwili ataku getów. Nie mieliśmy pojęcia, że nadchodzą. Ruszamy. Nadajnik jest na drugim końcu tego okopu. To miejsce wykopalisk. Nadajnik był właśnie tutaj. Musiał zostać przeniesiony. Przez kogo? Przez naszych? A może przez gety? Trudno powiedzieć. Może dowiemy się więcej po zbadaniu obozu. Myślisz, że ktokolwiek wyszedł stąd żywy? Może. Jeśli tak, pewnie ukrywają się gdzieś w obozowisku.
Jest na samym szczycie wzgórza. Zmiana planów, Shepard. Niedaleko stąd jest mały port kosmiczny. Chcę go sprawdzić. Poczekam na ciebie. Obóz nie jest w najlepszym stanie. To dobre miejsce na zasadzkę. Uważajcie. Te drzwi są zamknięte. Zamek szyfrowy jest zablokowany. To minigierka z otwieraniem. Ludzie! Dzięki niech będą stwórcy. Szybko! Zamknąć drzwi! Zaraz wrócą! Nie martw się. Ochronimy cię. Dziękuję, myślę, że będzie dobrze. Chyba wszyscy odeszli. Jesteś doktor Warren. Nadzorujesz tutejsze wykopaliska. Możesz nam powiedzieć, co się stało z nadajnikiem? Przewieziono go dziś rano do portu. Manuel i ja zostaliśmy, by zwinąć obóz. Kiedy nastąpił atak, Marines walczyli, byśmy zdążyli się ukryć. Oddali życie, by nas ocalić. Nikt nie przeżyje. Era ludzkości dobiegła końca. Jedynie trupy pozostaną. Widocznie mamy tu gościa, który ma syndrom chyba paniki ostrej. Co jeszcze możesz mi powiedzieć o ataku getów? To trwało ledwie chwilę. Zbieraliśmy nasz sprzęt, a chwilę później ukrywaliśmy się już w baraku. A gety przetoczyły się przez obóz. Agenci zniszczenia! Zwiastuni ciemności! Heroldzi naszej zagłady! Słyszeliśmy jakieś hałasy na zewnątrz, strzały, krzyki, a potem wszystko ucichło. Siedzieliśmy tu, bojąc się poruszyć, aż do waszego nadejścia. Zauważyliście w okolicy Turianina? Tak! Widziałem go! Proroka! Przywódcę wroga! Był tutaj przed atakiem! Niemożliwe. Przed atakiem Nilus był z nami na pokładzie Normandii. Przepraszam, Manuel wciąż jest odrobinę... nieswój. Nie widzieliśmy Turianina. Ukrywaliśmy się tutaj od chwili ataku. Możesz mi powiedzieć coś na temat tego nadajnika? To jakiś rodzaj modułu danych. Jest w doskonałym stanie. Możliwe, że to największe odkrycie naukowe naszych czasów. Cudowne nowe technologie. Wielkie odkrycia w medycynie. Kto wie, co tam jeszcze zamknięto. Wydobyliśmy serce ciemności! Obudziliśmy bestię! Uwolniliśmy zło! Manuel, proszę, nie pora na to. Co się stało z twoim asystentem? Manuel to błyskotliwy umysł, ale zawsze był nieco chwiejny. Geniusz i szaleństwo to dwie strony tego samego medalu. To szaleństwo? Móc widzieć przyszłość? Nadchodzące niebezpieczeństwo? Rozumieć, że nie ma ucieczki, nadziei? Nie, nie, nie jestem wariatem. Ja widzę. Ja wiem. Dostał dodatkową dawkę leków po ataku. Idziesz, Lulu, Manuel. Mój głos musi zostać usłyszany. Tole pędz w łeb. O mój Boże, co się dzieje? To chyba nie było konieczne, komandorze. Nie możesz tak po prostu walić ludzi po głowach. Nie mogłem czekać, aż zrobi coś niebezpiecznego. Chyba masz rację. Zanim się obudzi, lekarstwa zaczną działać. Williams, zabierz nas do portu kosmicznego. Powodzenia, komandorze. O kurde, ale to pędz w łeb. Swoją drogą, w Mass Effectie są dwie ścieżki rozwoju postaci.
postaci pod względem psychologicznym. Mamy idealistę i renegaty. Idealista to ktoś, kto dba o innych, a renegat to taki, który za wszelką cenę chce osiągnąć swój cel, no i potrafi spuścić mantrę. Urok, czyli mamy lepszy, większe opcje dialogowe, żeby przekonać kogoś na słyszeniu odwrotnie, tylko bardziej w agresywniejszy sposób. I tyle. Skończymy nasz odcinek, bo uważam, że godzina to bardzo dużo będzie. Saren? Nilus. To nie twoja misja, Saren. Co tutaj robisz? Rada uznała, że przyda ci się w tej sprawie pomoc. Nie spodziewałem się getów. Nie jest dobrze. Nie martw się. Mam wszystko pod kontrolą. Co to takie? Tam oddaję. To statek, ale wielki! Proszę o zachowanie spokoju! Jesteśmy nieuzbrojeni! Już dobrze, poszli sobie? Wszystko dobrze. Nikt cię nie skrzywdzi. Wokół składu aż roiło się od tych istot. Znalazłyby nas w końcu. Zawdzięczamy ci życie. Nie mogę uwierzyć. Kiedy zobaczyłam ten statek, myślałam, że już po wszystkim. Pojawił się na krótko przed atakiem. Wiedziałem, że będą kłopoty, jak go tylko zobaczyłem. Ukryliśmy się w składzie. Powiedz mi wszystko, co pamiętasz na temat ataku. Pracowaliśmy na polach, kiedy pojawił się statek. Gdy go zobaczyliśmy, zaczęliśmy uciekać. Nie wiem, co się stało zresztą. Byli niedaleko garażu, zaraz przy porcie, tam, gdzie wylądował ten statek. Nie mogli przeżyć! Tego nie wiesz. Nam się udało. Jeśli dotarli do garażu, mogli walczyć. Wiesz coś może o tym proteańskim nadajniku, który odkopali? Jesteśmy tylko rolnikami. Słyszeliśmy, że coś tam znaleźli, ale nie interesowaliśmy się tą sprawą. Aż do teraz. Co jeszcze możesz powiedzieć o tym statku, który widziałeś? Nie wiem. Nie przyglądałem mu się zbytnio. Myślę, że wylądował w pobliżu portu kosmicznego. Powiedz im o tym strasznym dźwięku, Cole. Podczas lądowania nadawał jakiegoś rodzaju sygnał. Brzmiał jak jęki potępionych. Ten dźwięk wydobywał się z mojej głowy. Pewnie próbował zakłócić łączność. Czułem, jakby rozrywało mi czaszkę. Praktycznie nie mogłem myśleć. Muszę już iść. Świetnie, Cole! Mówiłem, że powinniśmy pozostać w ukryciu! Ach, Blake! Naprawdę nie wiesz, kiedy się odezwać. Chciałeś mi coś powiedzieć, Cole? Kilku gości w porcie zajmowało się przemytem. Nic wielkiego. W zamian za udział w zyskach ukrywaliśmy paczki w naszych składach.
Łamiesz prawo, Cole. Nikomu nie robimy krzywdy. Cholera, często nawet nie wiem, co jest w tych paczkach. Teraz pomyślałem, że może jest tam coś, co mogłoby się przydać. Znalazłem pistolet. Pomyślałem, że może się przydać. Tobie pewnie bardziej się przyda. Narażamy życie, by ocalić kolonię. Na pewno nie masz czegoś jeszcze? Tak, jest jeszcze coś. Zamierzałem go sprzedać po wojnie, ale ty powinieneś go mieć. Cole, kto jest twoim kontaktem w porcie kosmicznym? To dobry gość. Nie chcę, żeby wpadł w tarapaty. Poza tym nie jestem kapusiem. Ten gość może mieć coś wspólnego z atakiem, Cole. Potrzebujemy jego nazwiska. To ważne. W porządku, masz rację. Nazywa się Powell. Pracuje przy załadunku. Powinien być w porcie. Muszę już iść. Powodzenia. Komandorze, to Nilus. Coś się poruszyło. Tam, za skrzyniami. Zaczekajcie! Nie strzelać! Jestem jednym z was! Człowiekiem! Prawie cię zabiliśmy przez to twoje skradanie. Przepraszam, nie skradałem się, tylko ukrywałem przed tymi stworami. Nazywam się Powell. Widziałem, co spotkało tamtego Turianina. Ten drugi do niego strzelił. Muszę wiedzieć, jak zginął Nilus. Ten drugi był już wcześniej. Czekał na przybycie twojego znajomego. Słyszałem imię Saren. Wydaje mi się, że się znali. Twój przyjaciel nieco wyluzował i Saren go zabił. Strzelił mu w plecy. Dobrze, że mnie nie widział za tymi skrzyniami. Dokąd udał się Saren po zabiciu Nilusa? Wskoczył do wagonu i ruszył w stronę drugiej platformy. Pewnie szuka nadajnika. Wiedziałem, że ten nadajnik oznacza kłopoty. Wszystko się spieprzyło, gdy go znaleźliśmy. Najpierw pojawił się ten cholerny statek Baza, a potem nastąpił atak. Zabili wszystkich. Wszystkich! Gdyby nie te skrzynie, też byłbym już trupem. Jak to się stało, że tylko ty przeżyłeś? Dlaczego nikt inny nie próbował się schować? Nie mieli szans. Ja byłem za skrzyniami, kiedy rozpoczął się atak. Chwila. Byłeś za tymi skrzyniami jeszcze przed atakiem? Ja? Czasami muszę się zdrzemnąć, żeby przetrwać jakoś do końca zmiany. Kimam sobie za skrzyniami, w ciszy. Przeżyłeś, bo jesteś leniwy. Gdyby nie ta drzemka, pewnie byłbyś już martwy. Tak. Tak mi się wydaje. Nie chcę o tym myśleć. Jesteś kontaktem Cole'a tutaj, w dokach. Pracujesz dla szajki przemytników. Co? Nie! To znaczy, co cię to obchodzi? Robisz ze mnie przemytnika? A kogo to interesuje? Mój kierownik nie żyje. Wszyscy nie żyją. Teraz to już bez znaczenia, nie? Masz coś, czego moglibyśmy użyć przeciw getom? W zeszłym tygodniu przyszła dostawa granatów. Nikt nie zwraca uwagi, gdy parę sztuk zniknie z wojskowego transportu. Ty fagasie! My próbujemy tutaj chronić twoją dupę, a ty myślisz tylko o tym, jak nas oszukać! Nie miałem pojęcia, że będziecie potrzebować tych granatów! Kto chciałby atakować Eden Prime? Jesteśmy garstką rolników! Skąd miałem wiedzieć? Zapomnij o nim. Nie jest tego wart. Masz szczęście, że jest tutaj komandor. Dawaj te granaty. Są twoje. Weź je sobie. Koniec z przemytem, przysięgam. Wielu Marines tu zginęło. Granaty mogły im pomóc. Na twoim miejscu postarałbym się jakoś to im wynagrodzić. Jasne. Jest coś jeszcze. Może być warte fortuny.
Chodzi o eksperymentalną technologię. Najwyższa półka. Nie chciałem, żeby ktokolwiek ucierpiał. Możesz to sobie wziąć. Powiedz mi o ataku getów. Wszystko stało się bardzo szybko. Najpierw statek schodził do lądowania, a chwilę później na platformie zaroiło się od getów. Musiały być na pokładzie tego statku. Strzelały do wszystkiego, co się ruszało. To była masakra. Opowiedz mi o tym statku bazie, który widziałeś. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie widziałem. Był ogromny. Kiedy obniżał pułap, wszędzie wokół zrobiło się ciemno. I wydawał taki charakterystyczny dźwięk. Dźwięk, który wiercał się w mózg. To właśnie mnie obudziło. Atak nastąpił kilka minut później. Możesz powiedzieć coś jeszcze na temat nadajnika? Przywieźli to dziś rano. Załadowaliśmy na kolejkę i wysłaliśmy na drugą platformę. Aż trudno uwierzyć, że to było kilka godzin temu. Mam wrażenie, że minęły wieki. Musimy odnaleźć ten nadajnik, zanim będzie za późno. Powinniście zabrać się kolejką towarową. Tam właśnie poszedł ten drugi Turianin. Ja nie mogę tutaj zostać. Muszę się stąd wyrwać. No cóż, drodzy widzowie, wydaje mi się, że wystarczy, jak będzie się tylko uwagę. Padnie do gustu. Z tej strony był Saliban. Widzimy się w kolejnym części Mass Effecta, w kolejnym odcinku Mass Effecta. Do zobaczenia. Cześć.